Siemanko, koldziska, z tej strony Metsu witam was w ostatnim odcinku z kariery Kylianem Mbappé. Dzisiaj zagramy tylko jedno spotkanie, mecz finałowy w Lidze Europy przeciwko Villarreal. Dlaczego jest to ostatni odcinek, wyjaśnię wam po tym spotkaniu. Tutaj jak widzicie, długa droga nas czekała, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym akurat jesteśmy, ale myślę, że było warto. Rywal jeden z trudniejszych możliwych. Ale jeśli chce się wygrać Ligę Europy, trzeba pokonać każdego, kto stanie na twojej drodze. No i co tu dużo mówić? Zaczynajmy! To widowisko! Jak widzimy w natarciu Villarreal, Real. Sansone bardzo ładnie kontroluje piłkę tutaj. Sansone zastawia ją. Ależ kontrola nad piłką Włocha, Sansone przedziera się pod pole karne. zobaczmy czy odda strzał. Jeszcze nie, czeka. Nadal zastawia piłkę, ależ mu to kapitalnie wychodzi. Sansone uwalnia się z podkrycia. brańców uderza, ale na szczęście nie trafia w bramkę. Ależ to była fantastyczna akcja, jeśli chodzi o zastawianie i kontrolę piłki. Ale wykończenie stało już na bardzo niskim poziomie. No i jak widzimy, Real z nawagi rotautu. Żałmę Costa ładnie do Bakambu. Bakambu zagrywa jeszcze do Trygueirosa. Trygueiros uderza. Ale prosto w ręce Frasera Forstera. Ward Prowse ładne zagrań do Rida. Reed, czekasz mi się ktoś pokaże na dogodnej pozycji i zagrywa do Kylian Mbappé. Mbappé, jeszcze odegrań do Ward Dobra zespołowa akcja świętych. Tutaj na skrzydle jest Rodríguez Centra Mbappé, ale niestety obrońca wygrywa ten pojedynek. Jeszcze Romeo do Mbappé w ramkę, ale niestety Asenho broń to fantastycznie. I będzie tylko wznowienie z autu. Zane ładnie tutaj przedziera się z piłką, ale ją wycofuje Gaspar, niesamowite podanie przez praktycznie całe boisko, to było coś niesamowitego, ciery, się wcentruje na pole karne, jeszcze rykoszet i będzie na szczęście tylko rzut rożny. Grec z rzutu rożnego wznowi Soriano, Centralna pole karne, ale takie piłki to Forster łapie na śniadanie. Redmond znowu gra tu autu na Mbappé. Kylian Mbappé ładnie opanował piłkę. Czy zacentruje w pole karne? Nie, jednak się przedziera, zagrywa po ziemi, ale niestety Asenho jest na posterunku i nie ma zagrożenia. Ładne wstawienie gry przez bramkarza, ale niestety Bruno przejmuje piłkę. Bakambu Soriano. Jeszcze zagranie do Musakio, ten do Bakambu, ale kapitalnie interweniuje Forster. I nadal na tablicy rezultatów mamy wynik 0 do 0. Kolejna fantastyczna interwencja Anglika. I będzie jeszcze rzut rożny, gref znowu Soriano. Soriano centruje na pole karne. Wordpress kapitalnie jednak wybija piłkę wprost na nogę kliana Mbappé. Mbappé rozpędza się z sytuacji sam na sam z brankarzem. To może być gwóźdź do trumny via Real, ale niestety Mbappé trafia tylko w poprzeczkę i w tym meczu nadal będą emocje. Ciesze, ładne zagranie. Mamy już dogrywkę Trigueiros do Bakambu. Bakambu kapitalnie rozrzuca grę na skrzydło, to jest Jaume Costa. Jaume Costa centruje na pole karne. Dobrze interweniuje Romeu jeszcze przy piłce Bakambu. Bakambu ma okazję. Jak to się skończy? Dobra interwencja naszych obrońców. I jest okazja do kontry. Fantastycznie. O, Reed tutaj do Rodrigueza. Rodríguez cudownie wypatrzył Kylian Mbappé. Kylian Mbappé po prostu musi wykorzystać tą sytuację. I tak się dzieje. 1 do zera dla Świętych. Fantastyczna kontra. Była okazja dla Villarreal. My ich skontrowaliśmy. I dzięki temu prowadzimy w tym jakże ważnym spotkaniu. Kilian Mbappé tym razem nie obił metalowego pręta, tylko trafił perfekcyjnie do bramki. Tutaj fantastyczne podanie w tempo Rodrigueza. No i Kilian Mbappé w sytuacji sam na sam z bramkarzem, tym razem uderzył bliżej ziemi i to się opłaciło. Dzięki czemu prowadzimy z Real 1 do 0 RIT ładne tutaj odegranie. Rodriguez z Mbappé Mbappé idealnie obsłużył tutaj Pida Pit. Przedziera się jeszcze zagranie do Redmonda i 2 do 0. Po tym ciosie ekipa Villarreal może się już nie podnieść. Fantastyczne wykończenie Redmonda. O to właśnie chodzi. Tutaj dobre podanie w tempo i Redmond długo się nie zastanawiał. Uderzył z pierwszej piłki poza zasięgiem rąk Bramkarza. Prowadzimy 2 do 0. Takiego prowadzenia w finale nie można po prostu oddać. Druga połowa dogrywki, Bertrand. Przedziela się lewym skrzydłem. Zagrywa do przodu Rodriguez. Bertrand podaje do Mbappé. Dobra zespołowa akcja świętych. Zobaczmy jak to się zakończy. Redmond Mbappé jeszcze odgrywa tutaj fantastycznie do Rida. I 3 do 0. Ależ gol Rida po prostu. To się nazywa klasa. Mógł uderzyć normalnie, a on tutaj chciał efektownie. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. Ładna asysta Kylian Mbappé. No i tutaj takie uderzenie skrzyżaczka Rida. O to właśnie chodzi, takie gole, kibice kochają w finale, 3 do 0! To już jest KO! Villarreal jest na deskach! Jak widzimy ekipa z Hiszpanii się nie poddaje, chcą zdobyć choćby bramkę honorową. Soriano zagrywa do przodu, ale jest blokowany. Soriano jeszcze szuka luki do podania, podaje do Jaume Kosty. Jaume Kosta do Bakambu, ale znów! Zwycięsko z tego pojedynku wychodzi Fraser Forster! I koniec spotkania, wygrywamy w tym wielkim finale po dogrywce 3 do 0. No i jesteśmy triumfatorami Ligi Europy. Tego raczej nikt się nie spodziewał, że akurat ekipa Świętych zwycięży w tych rozgrywkach. Na pewno nie byliśmy wstawiani w gronie faworytów, ale daliśmy radę, jak widzimy gracze Villarreal załamani, no bo zagrali mimo wszystko dobre spotkanie, ale na ich przeszkodzie stanął Fraser Forster, który bronił kapitalnie, nie dał się ani razu pokonać. No i to jest podstawa sukcesu, mieć dobrego bramkarza i dobrych zawodników w ofensywie. Kylian Mbappé zdobył jedną bramkę, zaliczył jedną asystę. Bardzo dobry występ w ostatnim meczu w tej karierze. To się ceni po prostu, to się ceni. Trzeba wiedzieć, jak zagrać w finale. Szkoda tylko tej jednej zmarnowanej okazji, gdzie Kylian Mbappé ostemplował poprzeczkę, bo gdyby to wykorzystał, to wszystko zamknęłoby się w 90 minutach i to on bezsprzecznie byłby bohaterem. A tak, jednak, powiedzmy że było kilku bohaterów w tym spotkaniu. Moim zdaniem najładniejsze trafienie to było trafienie Rida. Który uderzył z takiego krzyżaczka w sytuacji sam na sam. Chciał się popisać. Nie było na nim żadnej presji tak naprawdę. Bo prowadziliśmy już wtedy pewnie 2 do 0. No i mógł sobie uderzać w różny dziwny sposób. Ale trafił bramkę i to jest najważniejsze tak naprawdę. Villarreal też miał mnóstwo okazji. No ale Fraser Forster bronił jak zwykle czyli fantastycznie. Nie dał się ani razu pokonać co mnie bardzo cieszy. Bo jednak ten bramkarz to jest klasa sama w sobie w tej karierze. No i udało się. Zwyciężyliśmy w Lidze Europy. Najważniejsze spotkanie w tej karierze. I udało się wygrać. To jest dobre. W IRL to wiadomo, niewygodny był rywal, bo mają dobrych piłkarzy. Na każdej pozycji mogliby z nami rywalizować. No może poza napastnikiem, bo tam jednak był Kylian Mbappé. Ale daliśmy radę ich pokonać to jest najważniejsze. Czas na pamiątkową fotografię. Czyli klasykę gatunku. No i jesteśmy już po tym spotkaniu, jak widzimy jedna bramka, jedna asysta. Fantastyczny występ nota 9,3 mówi sama za siebie. Tutaj jest ten, ta poprzeczka Kylian Mbappé. Uderzenie bardzo mocne bramkaż nawet. Nie drgnął, no ale niestety metalowy pręd był z ekipą Villarreal no i powstrzymał naszego snajpera. I tu już będą tylko bramki, bardzo ładne podanie do Kilian Mbappé. No i Kilian Mbappé niezwykł marnować takich okazji. Uderzył po ziemi, tym razem wyciągnął wnioski z poprzedniej sytuacji. No i zaskoczył Asenho. Ten starał się rozpaczliwie interweniować, ale nie dał rady. Co nas oczywiście nie martwi. No i tutaj widzimy wielka radość Kilian Mbappé. Potem bramka Redmonda to nas zbytnio nie interesuje, ale bramka Rida już tak, asysta Kylian Mbappé, i tutaj bardzo ładne uderzenie z krzyżaka. No, chciał się popisać ewidentnie Reed w tym meczu finałowym, i to mu się udało, ale gdyby tego nie wykorzystał, na pewno kibice mieliby mu to za złe, bo takie sytuacje trzeba wykorzystywać i on to zrobił w bardzo efektowny sposób. Jeśli chodzi o opinie na temat gry Kylian Mbappé, to w miarę pozytywne, ale jest też jedna negatywna. Mecz bardzo wyrównany, każda drużyna mogła tutaj odnieść zwycięstwo. Graczem meczu Kylian Mbappé pięknie żegna się z ekipą Świętych. Sześć interwencji Forstera, dwie Asenho. Te interwencje bramkarza były decydujące. Przejdźmy dalej. Jeszcze dla potwierdzenia zobaczymy, kto jest zwycięzcą Ligi Europy. Ale to już każdy dobrze wie, kto zwyciężył w tych rozgrywkach. No jesteśmy już po tym spotkaniu, jesteśmy zwycięzcami Ligi Europy, to jest dla mnie najważniejsze. Idealne zakończenie tak naprawdę tej kariery, tutaj jak widzimy najlepszym piłkarzem turnieju został Bakambu. Chyba zasłużenie, bo nagrał grał dobrze w finale, też się starał, no ale na jego przeszkodzie stanął nasz angielski bramkarz, czyli Fraser Forster, który naprawdę rozgrywał sezon życia. Królem strzelców został Giuliano, drugie miejsce Potuk. Zobaczmy, jak tam inni piłkarze Mbappe 14 miejsce, więc nie ma tragedii tak naprawdę. Chociaż 5 bramek zdobyło dużo więcej graczy. Najwięcej asyst Runi, drugie miejsce Aju. Jeśli chodzi o czyste konta, bo tym się za moment zajmiemy, ale jeszcze zobaczmy wcześniej asysty. 17 miejsce Kylian Mbappe. I teraz obserwujemy już czyste konta. Najwięcej oczywiście Fraser Forster, drugie miejsce Ruffie. No ale Fraser Forster miał nad nim miażdżącą przewagę, więc. Nie podlega wątpliwości, kto był najlepszym bramkarzem tego turnieju. I dlaczego jest to ostatni odcinek? Bo jeszcze zastanawiałem się, czy nie grać przygody tak naprawdę w Lidze Mistrzów Kylian Mbappé ale jednak zrezygnowałem z tego pomysłu z prostej przyczyny, którą Wam za moment powiem bo niestety ciężko by było rozgrywać taką karierę, grając tylko mecze w Lidze Mistrzów a to z tego powodu, że jeśli gra się tak jak tutaj wszystkie mecze, to najczęściej w tej edycji gry komputer daje Wam wiele szans. Ale przetestowałem na podstawie innego zawodnika, tak, żeby sprawdzić, czy ta kariera w ogóle będzie miała sens, czy jakbym chciał grać tylko w lidze mistrzów, czy za każdym razem będę dostawał szansę. No i niestety tak nie było. Często po prostu nie dostawałem szansy, bo nie grałem w lidze, więc trener nie wystawiał mnie na Ligę Mistrzów. Oczywiście raz na ruski rok tam mnie wystawił, ale dla mnie taki coś nie ma sensu. Jeśli nie gram wszystkich spotkań, no to po co taką karierę rozgrywać? Lepiej zakończyć ją w tym momencie. Plus jeszcze są na kanale trzy inne serie, czyli symulowana kariera hanowerem 96 kariera egzotycznym klubem i w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów myślę, że w miejsce Kylian Mbappé właśnie pojawi się kariera FC Vaduz czyli będzie się pokazywać z tą samą regularnością, tylko po prostu w inne dni ogólnie nie oszukujmy się do końca FIFA tak naprawdę, no jeszcze ta FIFA przetrwa powiedzmy miesiąc a potem pojawi się już FIFA 18, każdy na nim czeka już chyba z utęsknieniem no bo jednak, no nie oszukujmy się FIFA 17 fajna gra ale dobrze, jak już się pojawi nowa edycja, no bo jednak już nie oszukujmy się, na koniec sierpnia czy na początku września już nikomu się nie chce grać w tę grę. Każdy tylko masz, żeby pojawiła się ta nowa edycja. No jak widzimy w The Emirates FA Cup wygrał Sunderland, co jest nie lada moim zdaniem sensacją, bo jednak ta drużyna w ostatnich latach praktycznie nic nie wygrywa, tylko odnosi porażki, więc coś im się wreszcie udało, no wreszcie musiało. Tutaj jeszcze tak dla formalności sobie trenujemy. No ale to jest ostatni odcinek tej kariery. No bo mówię, nie ma sensu kontynuować czegoś, gdzie bym po prostu nie miał szansy na grę, a nie, nie mam czasu już rozgrywać całego sezonu w innym klubie, no bo... No tak naprawdę do premiery gry pozostał już trochę ponad miesiąc tak naprawdę. Bo edycja Ronaldo wyjdzie 26 września, a edycja Standard bodajże 29. No przy czym edycja Ronaldo jest 50 zł droższa, więc jeszcze muszę przemyśleć, Którą kupię? No Sunderland, wam powiem, mnie zaskoczył. Chociaż w lidze nawet nieźle się spisywał. 11 miejsce, jak na nich to jest bardzo dobry wynik. Buchar AFL wygrał Manchester City. No nas tu niestety nie było w tych takich powiedzmy decydujących fazach. W lidze mistrzów zwycięstwo Bayern Monachium. Pokonali w finale 3 do 1 Rome. No rywal na pewno nie z najwyższej półki w tym finale, ale musiał tam dotrzeć, eliminując po drodze kilka niewygodnych drużyn. I zobaczmy sytuację w innych ligach. No w Anglii dobrze znamy już rozstrzygnięcia. Piąte miejsce Świętych, wielki sukces. Mimo wszystko zagrają w lidze mistrzów, bo byli zwycięzcami po prostu ligi Europy. W Championship zwycięstwo Newcastle. No bez żadnych zaskoczeń, to była najmocniejsza ekipa na zapleczu angielskiej elity. League One wygrywa Charlton. Też nikogo to chyba nie powinno dziwić. Drugie miejsce Sheffield United. No alik tu noc County. Tu się nie znam niestety na drużynach, więc się nie będę wypowiadał, bo akurat tej ligi nie śledzę. I przejdźmy oczywiście do Arabii Saudyjskiej. Tutaj zwycięstwo Al-Hilal. Też się na tej lidze nie znam. W Argentynie nigdy nie wiem, czy rozgrywki nadal trwają, czy już się skończyły. No ale tak wygląda mniej więcej tabela. Tutaj jest mnóstwo drużyn, więc tych kolejek do rozegrania jest też sporo. Jeśli chodzi o Australię, to Brisbane na czele. W Austrii klasycznie Red Bull Salzburg. Tu się rzadko to zmienia. W Belgii zwycięzcą Standard Liège. Jeden punkt przewagi nad Anderlechtem. W Brazylii na pewno rozgrywki nadal trwają. W Chile podobnie. W Danii klasycznie zwycięża Kopenhaga, ale tylko brakami pokona Midtjylland. No we Francji coś się zbakowało, ewidentnie 60 kolejek. Coś mi tutaj nie gra. Nie wiem kto przygotowywał tą tabelę, ale musiał brać mocne środki. Oczywiście zwycięstwo PSG, jak to najczęściej ma miejsce w karierze. W Hiszpanii zwycięża Barcelona, bardzo niskie miejsce Real Madrid. Outsiderem Osasu, znaczy jak w rzeczywistości. Na zapleczu zwycięstwo Levante. Dla nikogo to nie powinno być wielkim zaskoczeniem. No i oczywiście przechodzimy do Holandii. Tutaj zwycięstwo Feyenoordu, czyli jak w prawdziwym świecie. W Irlandii zwycięża Dandalk. No ta drużyna bardzo często wygrywa rozgrywki w Irlandii, więc nie jest to żadne zaskoczenie. Tutaj w Kolumbii chyba rozgrywki nadal trwają, no ale jak to jest, to zobaczymy potem. W Korei Południowej chyba grają nadal, podobnie jak w Meksyku. No i możemy przejść dalej, oczywiście w Niemczech zwycięża Borussia Dortmund, to dziwo, zdetronizowała Bayern Monachium w drugiej Bundeslidze na czele Hanover 96. No ku mojemu, ku mojej ucieszy tak naprawdę. Molde na czele w Norwegii, w Polsce Legia Warszawa zwycięża, 10 punktów przewagi nad Lechem Poznań. W Portugalii Benfica mistrzem, no dość spora przewaga nad FC Porto. W Rosji zwycięża Spartak Moskwa, drugie miejsce CSKA. W Ameryce nadal grają, więc tutaj się nie ma co przejmować tą tabelą. W Szkocji Celtic na czele, ale tylko jeden punkt przewagi nad Glasgow Rangers, więc walczyły dzielnie ze sobą te drużyny. W Szwajcarii Young Boys Berno wygrało, to jest sensacja. W Szwecji klasycznie Malmö. Przejdźmy do następnej ligi, czyli do Turcji. Tutaj na czele Fenerbahce. No tutaj najczęściej ktoś wygrywa z tej pierwszej trójki, a na czele we Włoszech Juventus. Naprawdę nie trafi mi się chyba save w tej FIFA, żeby Juventus nie był mistrzem. No zróbcie coś z tym w następnej edycji. Niech chociaż raz inna drużyna zwycięży, bo to się robi po prostu nudne. Ja zrozumiem jak raz wygra Juventus, dwa razy wygra Juventus, ale żeby we wszystkich save'ach zwyciężał Juventus, no to już jest przesada. No i ta po, kariera powoli już zbiega, ża, zmierza do końca, tak naprawdę. Trzeba sobie ją krótko podsumować: no była to fajna przygoda. Na początek graliśmy w 1, tam za dużo nie osiągnęliśmy. Kylian Mbappé złapał w międzyczasie kontuzję, więc też nie miał możliwości występu w tylu spotkaniach, ilu by chciał. No, ale postanowił, że odejdzie na wypożyczenie, żeby rozwijać się w lidze angielskiej. To się opłaciło. Strzelił mnóstwo goli, zwyciężył w rozgrywkach Ligi Europy. Z dość przeciętną drużyną, czyli ekipą Świętych w Premier League zajął piąte miejsce, co jest wielkim sukcesem. No ale to by było na tle jeśli chodzi o tą karierę, była to fajna przygoda, no ale wszystko ma swój kres. Jak widzimy piłkarzem sezonu Azart. Zostały jeszcze trzy inne serie na kanale, zachęcam oczywiście do ich oglądania. No i co to Joe mówi, dzięki wam za tą przygodę i zapraszam na wszystkie pozostałe serie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.